Mamy tutaj trzy różne czytanie, szczególnie Ewangelii. Chodzi o uprawienie cuda dla chorego. Ten chory, który jest głuchy, który nie potrafi mówić, ale jest taki w sensie, możemy to rozumieć, że ten człowiek jest trochę beznadziejny. Jak ktoś jest słaby, nie potrafi, żeby wykonywać 100%, jak normalni ludzie, a po prostu być normalny, na przykład słuchać, mówić, być. Mamy tutaj taki problem, że człowiek, który choruje, ma pewne takie granice, żeby po prostu funkcjonować dokładnie. I całe te trzecie czy czytanie, które pokazuje nam, że Pan Jezus, który jest obecny z nas, wykonuje taką swoją moc i siłę, żeby po prostu uzdrawiać, oczywiście według Jego woli. I człowiek, który chce zostać takie uzdrowienie, a przede wszystko trzeba mieć wiarę. Ten, który wierzy, dostanie pewne łaski od Niego. Oczywiście, bo Bóg jest miłością i On chce oczywiście uzdrawiać, ale nie tylko taki w sensie fizycznym, który ten, który jest głuchy albo ma pewne takie granice, żeby istnieć jak 100% człowiek. Ale chciałbym powiedzieć, że wiara to jest taki fundament, żeby dostać przede wszystko z tych takiej łaski, na przykład o zdrowie. Że ten, który wierzy, który ma właśnie taki 100% taki pewnością, że Bóg ma moc, żeby wykonywać aż to nawet cuda, na pewno wykonuje, ale oczywiście według to, co leży od wiara człowieka. Ale to jest taki ładny opis, bo każdy z nas ma swoje trudności, problemy, różne są. A jak mamy takie nadzieje, że Bóg to jest żywy, Pan Jezus, który jest z nami, zawsze jest obecny. A jak jest ciężko dla nas, przede wszystkim mamy wiarę, żeby poprosić od Niego pomoc. Przez tę wiarę mamy Jego akt miłości, żeby po prostu słuchać, co chcemy prosić i uzdrawiać, kiedy On jest gotowy dla nas, żeby właśnie iść dalej z tym, co jest ciężko dla nas.